Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj siedmiodniowe takie jakby podsumowanie Wortandera, troszeczkę sobie w niego grałem i cały czas zastanawiałem się jak to podsumowanie w ogóle zrobić i żeby nie wyszło za bardzo hejterskie bo na to to będzie czas w moim nie wiem za jakiś miesiąc możecie się spodziewać podsumowania takiego powiedzmy z porównaniem do WOTA po prostu bo, no, bo jeszcze więcej chcę w to pograć. Eee, to powinienem oddzielić dwie sprawy. Jedna sprawa to jest firma Gajin, a druga sprawa to jest Gra War Thunder. Mimo to, że wiadomo, to się przyłączy, to jednak wolę oddzielić te sprawy, ponieważ gdybym miał je połączyć, to po prostu lista niekompetencji, wiem co teraz myślicie, że dlatego, że zablokowali mi konto, to ja jestem tak cięty na nich. Możliwe, że macie rację, natomiast też Posłuchajcie tego, co ja mam do powiedzenia, może ja również mam rację. E, mianowicie, no, lista tych niekompetencji jest dużo. Tłumaczenie się, że gra jest w wersji beta, jest absolutnie nietrafione z bardzo prostej przyczyny. To, jak sobie firma nazywa grę, czy alfa, beta, gamma czy omega, nie ma dla mnie kompletnie żadnego znaczenia. Dla gracza ma znaczenie, kiedy gra wchodzi w taką fazę, że można za nią płacić prawdziwe pieniądze. A War Thunder mamy już właśnie w takiej fazie. I nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia. Nie jest istotne, czy coś jest nazwane przez firmę, która to produkuje betą, czy nie betą. Bo za rok, jeżeli będzie coś nie tak, to również będzie gadka, że jest beta. Za dwa lata również gadka, że jest beta. Tak samo jest w samolotach. Przecież samoloty też są w wersji beta, prawda? Także, ja uważam, ponieważ już mogę płacić za tą grę, to dla mnie gra jest już zrobiona, po prostu. Gdybym miał się więc rozwodzić jeszcze nad firmą, musiałbym. Powiedzieć o tych nieszczęsnych dostępach do beta testów, o tym, że gość, który kupował, kupował rzecz, która właściwie nie musiała mu działać, nigdzie to nie było napisane, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu istna masakra. Ale słuchajcie, chyba tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Otóż nie cierpię, kiedy deweloper, producent gry, robi z gracza debila, a ja się właśnie tak czuję. E, nastąpił nerw Shermana. Teraz wam powiem, jaka jest różnica między myśleniem zachodnim i myśleniem wschodnim. Wydaje mi się, że Gajzin. Tak sobie to tam obliczyli, że to, co działa na wschodzie, również będzie działać na zachodzie. Otóż Sherman, za którego razem z dostępem do bety płacili ludzie, w tym i ja, chociaż wiadomo, konto mam zablokowane, ale wtedy zapłaciłem za to 200 zł. Dostał Nerfa, ponieważ na początku pierwsze dni już ukazały, że jest to po prostu za mocny czołg, z przodu był zbyt twardy no i po prostu potrzebował nerfa. I teraz zamiast napisać normalnie, przepraszamy was, źle ustawiliśmy battle rating tego czołgu, musimy posunąć go do góry, albo przepraszamy, zrobiliśmy z, z, zły pancerz po prostu, niestety nie sprawdziło się to, musimy dać nerfa i zmniejszamy ten pancerz. Nie można tak napisać, a jak trzeba napisać? Przeczytam wam. Otóż wykryliśmy serię błędów w pancerzu naszego czołgu M4. Właśnie wyszukaliśmy dodatkowe historyczne źródła, aby stworzyć dokładny schemat pancerza dla tego pojazdu. W wyniku tego nasz Sherman stracił w pewnych miejscach trochę pancerza, ale również otrzymał go więcej w innych okolicach. No, cholera jasna, słuchajcie, to w tym momencie się czuję tak, jakbym włączył sobie wiadomości i słuchał wieści ze wschodu. Normalnie dokładnie się tak czuję, albo jakbym sobie oglądał film Miś. Albo kurczę, nie wiem, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Swoją drogą polecam, jeżeli ktoś nie widział, chociaż pewnie wszyscy widzieli. Czy nie można podać prawdziwej wiadomości typu daliśmy dupy? Trzeba się zasłaniać, że nagle, kurczę, no nie wiem, kilkadziesiąt lat minęło od zakończenia wojny danych o Shermanie, o czołgu Sherman jest... Full w internecie, i nagle 7 dni czy 5 dni, kiedy okazało się, że czołg jest po prostu za mocny i trzeba go znerfić, oni znaleźli dodatkowe dokumenty. Czyli właściwie powinniśmy dziękować, bo teraz będzie, wtedy był niezgodny. Z historią, z historycznością, ten pancerz, a teraz jest, czyli właściwie to dobrze się chyba stało, prawda? To jest typowe właśnie zachowanie, typowy Magiel Wschodni. Przerabialiśmy to, ja byłem jeszcze młody, ale przerabialiśmy to w poprzednim ustroju w naszym kraju również. Słuchajcie, naprawdę nie obraziłbym się, gdyby ten yy, Sherman, znaczy, no nie mam go także. Ale gdybym go miał, nie obraziłbym mi się, gdyby battle rating tego Shermana podskoczył, i spokojnie by napisali, że się po prostu pomylili, że nie było to przetestowane i tak dalej. Żeby opisać wam tą sytuację, podam wam taki pewien, nie wiem, może jakiś przykład. Podam wam przykład, jaka jest różnica między mentalnością wschodu a zachodu. Idzie sobie dwóch gości, wyobraźcie sobie. Mijają się, nagle jeden drugiemu daje w papę z liścia. Ten, co dostał się, odwraca, mówi: No, słuchaj, stary, no, co ty robisz? No, przecież ja się nie znam, dlaczego mi uderzyłeś? Ten, który uderzył, tak się patrzy i mówi: No, słuchaj, no, niestety, popiłem sobie trochę, ponadto tak spojrzałeś się na mnie dziwnie, taką masz przeokrutną tą japę. No, musiałem ci przypieprzyć. Wiem, zrobiłem źle. No, jak chcesz, to mi teraz oddaj, yy, albo, no nie wiem, no, możemy zgłosić, musisz, możesz zgłosić sprawę na policję, i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, nie powinienem tego robić. Może jakoś to załatwimy, żeby było polubownie, i tak dalej, i tak dalej. To jest na zachodzie. A teraz wam przedstawię ten sam moment, tą samą scenkę na wschodzie. Idzie dwóch gości, jeden drugiemu, łup! Z liścia w papę. Ten, co dostał się odwraca, to a ty działajesz, durak, co ty zrobiłeś, dlaczego mnie uderzyłeś? Ten, co rąbnął, mówi, no jak chłopie, no przecież dobrze ci zrobiłem. No to ten już ze spuchniętą papą mówi, no jak stary, dobrze mi zrobiłeś, no gdzie, no przecież teraz japa mnie cała, boli, pul, polik czerwony i tak dalej. A ten mówi, no chłopie, ale przecież szerszeń leciał, już koło twojego polika był i gdyby mnie pieprznął, to normalnie by cię użarł. A ten drugi mówi: No, jaki szerszeń? Stary, przecież nic nie słyszałem. Przecież słyszałbym, że leci szerszeń. No, przecież to nie jest jakaś tam mała muszka. A ten mówi: No, słuchaj, ale ty w ogóle nie widziałeś najnowszych badań? Ale jakich badań? No przecież wykryto tydzień temu do, dokładnie został, nasi naukowcy odkryli, że są pewne martwe strefy i jak po prostu szerszeń tam wleci ty tego ani nie słyszysz, ani nie widzisz i jak już się przyczepi to po prostu trzeba wtedy go pieprznąć i, i w ten sposób nic cię nie użre. No to chyba dobrze zrobiłem, nie? No w sumie, no wiesz, ale to gdzie ten szerszeń? Nie, no stary, ale przecież ja nic od ciebie nie chcę, prawda? To było po prostu gratis, ale powiem ci jedno. Teraz ja mogę iść obok ciebie i jak tylko ten szerszeń nadleci, to ja od razu. Rąbnę cię w papę. Co prawda trochę poczujesz, ale przynajmniej szerszeń żaden cię nie użyle. Za jedyne tam, nie wiem, 20-30 rubli dasz mi za każde rąbnięcie. Rozumiecie o co mi chodzi? Sytuacja oczywiście przejaskrawiona, ale dokładnie oddaję dwa rodzaje zachowania. To jest dokładnie to. Okej, okay. i teraz po tym niemiłym wstępie zaczniemy właściwą część tego filmu. Wracamy. Eee, słuchajcie, pograłem sobie. Przez 7 dni, i taki postanowiłem zrobić filmik, żeby wam przekazać w ogóle, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, co mi się nie podoba, co mi się podoba, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, ile grałem w ogóle? No, bo to jest ważne, każdy z Was chciałby wiedzieć, po jakim okresie ja w ogóle to wszystko. No więc tak, to są statystyki, armia, i teraz włączymy to, i Niemcy. No mniej więcej, tyle bitew rozegrałem w trybie arkadowym grałem tylko w trybie arkadowym i tylko w trybie symulacyjnym. Sorry, ale w ogóle nie ruszałem trybu realistycznego. Po prostu te dwa uważam, że są najlepsze, ponieważ na symulacyjnym jest po prostu dużo zdobywa się kasiorki i tych punktów, a na zręcznościowym jest taka siekanina lepsza. Także mamy tu w sumie no ja nie wiem, 18, 17, 15, 14 no, może ze 100 bitew rozegrałem w tym trybie, natomiast w trybie symulacyjnym, zaraz zobaczymy, 12, no około 16 bitew w trybie symulacyjnym rozegrałem. I na tej podstawie robię taki pierwszą swoją opinię, żeby nie było, że w ogóle nie grałem i kurczę ten. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, widzę naprawdę fajne zmiany od czasów, kiedy grałem. Naprawdę bardzo fajne zmiany. Po drugie, uważam, że gra jest po prostu ciekawa, rozgrywka jest fajna, ma wady, ale niektóre wady, na przykład te, które ja robię w teście są kurczę winą nie tak jakby gry tylko są winą gading, prawda? To, że naprawa trwa dłużej zamiast krócej, no to jest po prostu totalne niedopatrzenie gadingi. Wiadomo, gdyby to działało, gra byłaby le jeszcze lepsza, ale na pewno w przyszłości będzie to działało, bo to na pewno zostanie naprawione. Jeżeli chodzi o moje zastrzeżenia odnośnie trybu arkadowego, Zresztą to jest odnośnie obu trybów. Uważam, że bitwy są zbyt krótkie. Z bardzo prostej przyczyny. Słuchajcie, mamy tutaj mnóstwo tych załóg. Każdy czołg, no nie każdy, ale niektóre czołgi mają jeden wyjazd, niektóre mają dwa, niektóre mają trzy wyjazdy. I naprawdę bitwy, które się kończą, kurczę, po pięciu minutach, to jest zbyt krótko. Ja często sobie biorę bitwę arkadową, jakimś tam czołgiem, i kurczę, raz mnie zabijają albo dwa razy mnie zabijają. Mam jeszcze. Mnóstwo czołgów do użycia, ale co z tego, jak bitwa się kończy? Moim zdaniem, bardzo prosto można to naprawić: mianowicie, można dodać tych punktów, jakby tych etykietów, biletów, cokolwiek to jest. No i taka bitwa by musiała być, żebym chociaż miał szansę stracić, nie wiem, 4-5 czołgów, prawda? Także te punkty, które są z flagami, no nie wiem, albo za szybko to się kapuje na przykład albo właśnie za szybko to leci, należałoby to zmienić. To samo zresztą zastrzeżenie mam do trybu symulacyjnego. Tam też, co prawda, jest tam jeden pojazd, oczywiście, ale można nim na przykład dwa razy wyjechać, prawda? Czyli bierzemy z góry jakiś tam pojazd T-50, oczywiście bitwy w trybie symulacyjnym również będą na kanale, także nie martwcie się, zobaczycie, jaka jest różnica i tak dalej. Nie wierzcie ludziom, że to jest jakiś elitarny tryb tam dla super wymiataczy. Absolutnie nie, jest, on to, bardzo, jest to bardzo łatwy tryb. No i taki z tego tryb symulacyjny jak z koziej dupy trąbka na dzień dzisiejszy. Bardzo fajnie się tam gra uważam. Nie potrzeba jakichś wielkich umiejętności, żeby sobie tam radzić. Super kasiora leci. Także zachęcam Was po prostu do... Grania w trybie symulacyjnym, tryb symulacyjny, bo może nie ten, to jest ten ostatni, o właśnie bitwy symulacyjne, bo po angielsku się to inaczej tam jakoś nazywa, na przykład bitwy realistyczne, to się chyba nazywają bitwy historyczne. Nie wiem dlaczego to jest nie jest dosłownie, dlaczego to są realistyczne, a nie na przykład historyczne, ale to jest nieważne w sumie. Jest natomiast jedna bardzo ważna rzecz. I nagana z mojej strony dla graczy w tym trybie, mianowicie tryb symulacyjny. Nie muszę być jakimś omnibusem, żeby wiedzieć, że niektórzy z Was wyłączają trawę, obniżają sobie specjalnie grafikę po to, żeby więcej widzieć, mają dzięki temu przewagę. Słuchajcie. Wszyscy ci, którzy tak robią, są po prostu zwyczajnymi lamerami. I wcale im nie zależy na tym symulacyjnym trybie, tylko zależy im na tym, żeby wygrać, żeby za wszelką cenę kogoś zaciupać. Prawda? Jeżeli tryb symulacyjny jest taki, w którym nie zaznaczamy, nie zaznaczane są czołgi przeciwnika, o dziwo są zaznaczone, nie wiem dlaczego czołgi nasze, bardzo dziwne to jest, ale jeżeli już taki tryb jest, to opiera się on głównie o maskowaniu, prawda, o tym, że musimy dostrzec wroga. I w momencie, kiedy my wyłączymy sobie trawę, to po prostu rezygnujemy tak, jakby z tego trybu, no. I nie jest tu żadnym usprawiedliwieniem, ktoś tam mi pod filmem napisał: Ja gram bez trawy, bo wszyscy grają bez trawy. Co to jest w ogóle za tłumaczenie? Ja gram tak, bo wszyscy tak grają. To może niech będzie więcej tych ludzi, którzy powiedzą zupełnie odwrotnie: Wszyscy tak grają, a ja będę grał z trawą. I może czym więcej tych ludzi będzie, to wtedy będzie nam się lepiej grało. O ile nie ma problemu za bardzo w dżungli. Nie ma problemu na Kareli i nie ma problemu tam w tym Ash River. O tyle jest duży problem na tej dużej mapce. Ona się chyba Kursk nazywa. Zresztą na Kubaniu też jest duży problem, ponieważ jeżeli Was i przeciwnika oddziela łagodne wzgórze, to on Was widzi przez tą trawę, a Wy jego nie widzicie. I wielokrotnie widzę, jak gram, że. Przeciwnik do mnie naparza, chociaż nie ma prawa we mnie wtedy celować, bo po prostu ja też go do licha ciężkiego nie widzę. Mogę go dostrzec jedynie, nie wiem, jak on strzela, i wtedy widzę ten dym z jego lufy, prawda? Także ten tryb, niestety, muszę stwierdzić, jest delikatnym failem, i tutaj, jeżeli mam być szczery, nie mam pojęcia, jak można temu zaradzić. Po prostu nie wiem, jak można temu zaradzić. Albo robić mapy na pustyniach. Kurczę albo jakiś stepak, taki gdzie jest trawka, jak na boisku piłkarskim, albo ustawić na sztywno, że jak wchodzimy do trybu y, symulacyjnego, to automatycznie z góry narzucane są pewne ustawienia graficzne. Jest to oczywiście y, niekorzystne dla tych, którzy mają słabe komputery, natomiast jest to jedyne wyjście. No nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Jeżeli miałbym wrócić jeszcze do systemu arkadowego. Słuchajcie tak, bitwy są bardzo fajne, eee, dużo się dzieje na mapce, ponieważ jest to system z respawnem, więc nikt za bardzo, znaczy, no, są ludzie, którzy kampią, ale nikt za bardzo nie stoi w miejscu. Dodatkowo uważam, że jest to tryb dużo, dużo łatwiejszy niż normalna rozgrywka w World of Tanks, czyli tak naprawdę jest tutaj wielki plus dla Gadzin, ponieważ stworzyli taki tryb, że jeżeli komuś nie idzie w wOTA, Totalnie mu nie idzie po prostu no nie wiem. Na 5 bitew jednego fraga sobie złapie i wtedy się cieszy. To po wejściu do World Uważam, że no po prostu odżyje taki gość, ponieważ tutaj bez problemów fragów narobi i nie ma tutaj znaczenia, że na przykład naprzeciwko niego będzie jakiś super gracz, no tam, nie wiem, już wyga, no teraz to nie ma takich super wyg, no bo jeszcze gra jest młoda, natomiast no za rok będą tacy, że no gra od początku, codziennie, na pieprza jeżeli spotka takiego gościa, który właśnie to sobie zainstalował, ten mu strójnie i koniec grania, prawda? to jest rewelacyjna sprawa dla nowych graczy moim zdaniem po drugie zrobiono ten tryb symulacyjny który tak naprawdę symulacyjny nie jest no nie oszukujmy się gra się z nim bardzo w nim bardzo przyjemnie tak jak już wcześniej mówiłem nie dajcie sobie wmówić bo często w komentarzach pod filmem czytam że no, ktoś tam gra na przykład w arkadowym no, to jest jakby gorszy, no bo ja gram tylko w symulacyjnym, to ja jestem taki gość, ja jestem taki dobry. Otóż guzik, prawda? Ten tryb wcale nie jest trudny. Ja w niektórych bitwach, a rozegrałem ich niewiele w trybie symulacyjnym, wam udowodnię, że to jest po prostu bardzo łatwy tryb. Wystarczy nauczyć się podnosić celownik zamiast, bo nie ma tego krzyżyka, który nam przeciwnika. Na zielono oznacza, no nie wiem, wystarczy rozegrać, nie wiem, ze 20 bite w tym trybie, aby się po prostu przestawić. I nie jest to nic trudnego, każdy sobie z tym poradzi. Nawet świeży gracz sobie z tym, moim zdaniem, poradzi. I spokojnie sobie natłuczę większą ilość punktów i spokojnie sobie natłuczę większą ilość kasiory. Kolejną rzeczą, którą muszę wam pokazać, jest, moi drodzy, zrobimy sobie jazdę testową. Jest pewna rzecz, która jest największym plusem tej gry, i jest po prostu rewelacyjna, mianowicie możliwość dalszego rozwoju, możliwość da dalszej jakby ewolucji całej gry. Zobaczcie. To, co tutaj jest, to jest bitwa. A przepraszam, to nie jest bitwa, tylko zrobiłem sobie jazdę próbną. Część z Was na pewno przypomina sobie, yy, kiedy zrobiłem taki film, w którym latałem samolotem. Lądowałem sobie na. Polach różnych tym samolotem, i mówiłem Wam, że właśnie takich map życzyłbym sobie w Wortanderze, i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że właśnie takie mapy w Wortanderze będą. Po prostu teraz znajdujemy się na takie i troszeczkę tu pojadę i sobie po prostu pogadam. Otóż, mapa jest absolutnie fantastyczna. Właściwie już od początku istnienia, tak jakby tej gry, zdawałem sobie sprawę, że jeżeli pójdzie ona w tą stronę, to jest to jedyna praktycznie słuszna droga. Engine, który został zastosowany, po prostu umożliwia nam tworzenie bardzo dużych map, a bardzo duże mapy to jest na przykład możliwość flankowania i to nie takiego flankowania, jak mamy w woc że na przykład mamy bobsleje i wiemy, że ta dróżka, jeżeli nie będzie obsadzona to my tam przejedziemy tutaj nie tutaj możemy odjechać sobie 2 km na lewo na przykład i polami zakładając oczywiście że mamy szybkie czołgi polami możemy wjechać z boku na przeciwnika który oczywiście może czekać na nas no to jest prawda natomiast wcale nie musi ponieważ może być zajęty bitwą gdzie indziej dodatkowo znaczy tu trochę wykraczam poza już ten materiał bo to powinno być w miesięcznym o później miesięcznym tym podsumowaniu moim E, otóż pojazdy, które tutaj są w grze, co wielokrotnie podkreślałem na filmach, są na razie najlepszymi pojazdami, jakie w ogóle w, w grze zrobiono, takimi historycznymi. Żaden inny pojazd e, nie może się równać z tym, e, z żadnej innej gry. E, modele HD z wota mogłyby się tutaj troszeczkę... Chociaż nie, to już e, wykracza poza ten materiał. <laughs> Co mogę powiedzieć jeszcze, jakie są plusy? Plusy to oczywiście trzy tryby gry, czyli te bitwy historyczne, bitwy zręcznościowe i symulacyjne. Jeżeli nam się znudzi gra na jednym trybie, możemy sobie przekro... przeskoczyć na drugi tryb. Jedyne co mnie martwi, wydaje mi się, że firma Gaijin zupełnie umownie podchodzi do wszystkich parametrów czołgów i słuchajcie, ja w testach na pewno na to zwrócę uwagę i to udowodnię że tak naprawdę to, co widzicie na tej karteczce, że tu jest pancerz taki i owaki, a tu jest coś tak, yy, na przykład przebijalność działa taka, yy, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Moim zdaniem oni po prostu myślą, że tak jak w, samo, w samolotach, Mogli sobie zupełnie regulować, nagle po łacie się okazywało, że jakiś samolot jest za mocny, albo że tam ciągle mu skrzydła odpadają, albo że w ogóle mu nie odpadają, to myślą, że można to zrobić w czołgach. Otóż zrobić mogą, natomiast bardzo łatwo można to wykryć. O ile w samolotach takie testy byłyby trudne, o tyle w czołgach, zwłaszcza przy potencjale mojego kanału i waszym zainteresowaniu, a zainteresowanie. W kierunku wzięcia udziału w testach jest bardzo duże, co mnie naprawdę cieszy i dziękuję Wam serdecznie za to. Jest bardzo łatwe do wykrycia po prostu. No. Wystarczy zrobić testy, zapisać to sobie w formie filmu i po wyjściu łaty odtworzyć testy. I to, I to jest jedyny sposób, żeby w ogóle zaobserwować, co zostało znerfione. Bo w pacznotach pewnie będziemy mieli tego typu rzeczy, że poprawiono. Na przykład, pancerz na czymś tam. A ponieważ gra jest bardzo losowa, bo w rzeczywistości przecież też tak było, to po prostu jest ogromne pole do popisu dla twórców tej gry. Mogą zmieniać rzeczy i w ogóle nas o tym nie informować. Co nie bardzo mi się podoba, mówiąc szczerze. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to to, że amunicja inaczej wpływa na trafiane moduły. Tego na przykład nie ma w ogóle w wocie, ponieważ każdy rodzaj pocisku robi takie same obrażenia dla modułu. Natomiast tutaj istnieje bardzo, bardzo znacząca różnica na przykład pomiędzy zwykłym pociskiem przeciwpancernym a pociskiem podkalibrowym. Jak wiadomo, w pocisk podkalibrowy mniejsze szkody wyrządzi i tutaj rzeczywiście tak jest, na przykład żeby zrzucić gąskę, o wiele bardziej opłaca się strzelić pociskiem zwykłym przeciwpancernym niż pociskiem Podkalibrowym. To wszystko będzie na testach, także możecie się nie martwić. No i cóż, słuchajcie, sumując w ogóle ten mój cały wywód, gra ma ode mnie jest zielone światło. Uważam, że gra jest rozwojowa. Mnóstwo tutaj jeszcze można zrobić ciekawych rzeczy. Jest to naprawdę fajna odskocznia od woda. Ja na przykład tak mam, że jak wod mi się znudzi albo mnie w nerwi, to go wyłączam, włączam sobie. Wortundera i odwrotnie, jak mi Wortunder w nerwi, to sobie wyłączam to i e, włączam sobie WOTA. Tak jak zawsze mówiłem, zamierzam grać w obie te gry. Zarówno w WOTA, jak i w Wortundera. Gra ma oczywiście mnóstwo błędów, ale to, to jest wina dewelopera, który zdecydował się wypuścić ją zbyt wcześnie. I dlatego nie biorę tego w ogóle pod uwagę w tej ocenie po prostu. Może ja sobie wyjdę z tego. Jedyne co mnie martwi, to słaba frekwencja. Szczerze mówiąc, jak gra wychodziła wydawało mi się, że każdy wotowiec praktycznie no, chce zagrać w tą grę, no, choćby z ciekawości, nawet jak dalej będzie grał tego wota, to no, wypadałoby znać to, co w trawie piszczy, prawda? Tymczasem jest dzisiaj niedziela, jest 85 tysięcy graczy na serwerze. To jest oczywiście sporo więcej, to jest dwa razy tyle pewnie, albo jeszcze więcej niż normalnie, jak były tylko samoloty. Natomiast to jest ciągle zbyt mało. Szczerze mówiąc, myślałem, że jak wyjdzie War Thunder Ground Forces, to liczba tych graczy wzrośnie gdzieś, no nie wiem, biorąc pod uwagę tego, ile jest graczy w WoCie, do minimum 300 tysięcy. No bo jeżeli w WoCie mamy na samym europejskim serwerze, na tych dwóch europejskich serwerach, tam nie wiem, 150 000 czy 200 tysięcy, a równocześnie na rosyjskich ośmiu serwerach, czy tam ile jest w Rosji, tych serwerów jest na przykład 500 tysięcy, czy 600 tysięcy, no to kurczę, jakby każdy chciał spróbować, to tu powinni szturmem ludzie zaatakować. Niestety, tak nie jest. Co mnie bardzo dziwi. Także ja ze swojej strony mogę tylko Wam powiedzieć, że gra jest warta chociażby spróbowania. Oczywiście standardowo. Zachęcam do rejestracji z mojego reflinka, który jest pod tym filmem. Sporo z Was już się z niego zresztą zarejestrowało, co mnie cieszy. Także muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę. Wner... Także muszę Wam powiedzieć, że trochę wnerwiają mnie niektóre komentarze. Nawet mam często ochotę sypać banami, ponieważ wnerwia mnie takie podejście, jak ktoś wchodzi i mi pisze. Bez żadnych argumentów w komentarzu, po co ty grasz w tego wota? Przecież Wortander jest tysiąc razy lepszy i to jest cały wpis. I odwrotnie również jest. War Thunder to dziadostwo, wot jest tysiąc razy lepszy. Nie rozumiem tego. Zwłaszcza, że niektórzy nie mogą też zrozumieć, jak można. Że można grać w obie gry i się przy tym dobrze bawić, kurde. Niektórzy z Was po prostu traktują obie te gry, jakby to były jakieś, nie wiem, części ich życia, od czego zależy przyszłość ich, przyszłość ich rodziny, może przyszłość Waszych dzieci, albo wysokość Waszej emerytury, no. Mam nadzieję, kurczę, że takich reakcji będzie coraz mniej. Ja bardzo dobrze bawię się w wocie i bardzo dobrze bawię się w Wortanderze, aczkolwiek to nie znaczy, że będę robił same filmy pochwalne z Wota i same firmy pochwalne z Wortandera, ponieważ nigdy tak nie będzie. Jeżeli dobrze znacie ten kanał, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że będzie tu mnóstwo narzekania i wytykania błędów, ponieważ ktoś po prostu musi to zrobić w całej tej alegorii, zarówno dla fanboyów Wota, jak i dla fanboyów Wortandera. Okej, okay, to by było ty na tyle. Tak jak mówię, y takie podsumowanie bardzo wnikliwe i porównanie dowota będzie za około miesiąc, znaczy po miesiącu grania. I to by było na tyle. Na koniec jeszcze tylko mam dla Was y bardzo miłą i dla mnie wiadomość, mianowicie y serdeczne podziękowania dla Bajtka, który udostępnił mi konto testowe. Czyli to konto prasowe. I jaki to jest zysk dla mnie? Wiadomo. Słuchajcie, ja kupiłem tutaj 10 tysięcy golda i zrobiłem dopiero dwa czy trzy testy i tego golda już mi zostało tylko 5400. Żeby gruntownie przetestować wszystko, musiałbym kupić pojazdy premium, prawda? I tak dalej. No i niestety, no może bym kupił jeszcze zraz te 10 tysięcy golda czy dwa razy, ale na pewno nie więcej. Musiałbym ciągle na to wydawać kasę i pompować w to. Natomiast oczywiście to nie mogę powiedzieć, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, absolutnie nie, ponieważ te załogi, na przykład które ja wyszkoliłem, one po naprawie tego błędu z naprawą będą działały jak najbardziej. Ja będę sobie na nich jeździł, będę miał wyekspione, no ale wiecie, musiałem to zrobić dla testów. Nie wiem, czy normalnie wyszkoliłbym sobie na załogę na 100% za golda, pewnie nie. Wolałbym sobie kurczę jakiś czołg premium kupić. No a w tej sytuacji, tak jak mówię, już nie będę musiał tracić tutaj golda, tylko po prostu testy będę sobie robił na tym koncie prasowym. Wy za to będziecie mogli zobaczyć testy bez żadnych ograniczeń, bez szczypania się na takich pojazdach, na jakich będzie to konieczne, a nie na takich, na których ja właśnie będę miał, jakimi będę jeździł, jakie będę miał odkryte. Także jest to świetna wiadomość. Okej, okay, to by był koniec tego mojego krótkiego podsumowania, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że przynajmniej z częścią yy, tych rzeczy się zgodzicie i na razie żegnam się z Wami. Do usłyszenia.